Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejne żarówki LED ocalone przeze mnie z, z kontenera na zużyte żarówki. To są żarówki LED, świeczki takie, które są o rzadkiej mocy, bo są one aż o mocy 10 W. To jest dość rzadka moc, jak na taką świeczkę. Te świeczki przeważnie mają maksymalnie 6-7 W, a te mają aż 10. To normalnie nadaje się na przykład do pomieszczeń, na przykład jakby miała być lampa na S14, taka jedna świeczka by sobie poradziła normalnie z takim niewielkim pomieszczeniem w oświetleniu. Więc to na pewno nie jest do lampek nocnych. To jest akurat bardziej taka praktyczna. One są dość mocne. Dobra, i co jest jeszcze też rzadkiego? No, są porcelanowe, mają porcelanową obudowę. To jest akurat plastikowe. To jest porcelanowe. To są żarówki w ogóle starszego typu. Na moje oko są one wyprodukowane w latach, może były wyprodukowane w latach 2012-2014. Wtedy te żarówki właśnie w tych porcelanowych obudowach były konstruowane. Potem już się tego nie stosowało. W tych latach właśnie 2014-2012, no, były porcelanowe i jak i takie aluminiowe, no, jak w tym przypadku. Akurat tu był taki szklany klosz, ale zbił mi się. To jest gołe aluminium takie. Takie też były w tych latach. Teraz to tylko robią cienką warstwę aluminium i plastik, a czasem nawet sam plastik bez aluminium i to się wtedy szybko przepala. To wiadomo. Te były konstruowane lepiej. Dobra, ale teraz ogólnie więcej o samych tych żarówkach, jakie zdobyłem. One są ocalone z kontenera, w sensie nie kontenera, tylko pojemnika w IKEA. Zbierają zużyte żarówki, tam są pojemniki na świetlówki, na żarówki i na żarówki LED. No i z pojemnika na LEDy wyciągnąłem takie dwie. Jeszcze miałam wyciągniętą jedną na GU10. Próbowałam naprawić i nie wiedziałam, co jest zepsute, czy panel LEDowy, czy zasilacz. Nie udało mi się zlokalizować. Więcej nagrzebałem, rozgrzebałem. Tam żarówka w śmieciach jest dawno już. No wczoraj je ogólnie nabyłem. Obydwie działają. Tą naprawiłem. A ta działała od samego początku, po wkręceniu normalnie sobie świeci. Ktoś wyrzucił znowu działającego LEDa. No powiem Wam, że naprawdę się opłaca wyciągać takie żarówki, bo to łatwo naprawić. Dobrze jest ogólnie, jak się okaże, że żarówka w ogóle nie świeci, bo jest to łatwa naprawa. Ta nie świeciła akurat, jak ten. Po wkręceniu nie świeciła w ogóle i to jest super, jak tak jest, bo wtedy jest łatwa naprawa, czyli zalutowanie diody, tak jak tu, jest zalutowana. A jak się żarzy lekko albo błyska, na przykład miga, nie? To wtedy zasilacz jest trzaśnięty, a to już tylko elektronicy wielcy mogą naprawić. Wystarczy mieć lutownicę do naprawy takiego panela LEDowego. No, zalutujecie diodę. Czasami to nic nie da. Tu akurat dało. Podłączyłem ją na 1 godzinę. Nic się nie spaliło, działała. A czasami strzeli od razu, jak podłączycie. To różnie bywa z tymi LEDami. A co do tego, to w tych latach właśnie były takie produkowane. Jeszcze to co wyświetla Wam się teraz na zdjęciu, były też takie produkowane LEDy z lat 2012-2014.
No dobra, teraz wam pokażę, jak one świecą. Mają barwę 3000 kelwinów. Tego najpierw podłączę, ja go nawet nie otwierałem, bo, no bo on jest sprawny, więc nie było sensu go otwierać. Po co miałem to robić? On działa. Dobra. No i świeci sobie. Normalnie działa sobie. Drugi. Bo też jeszcze jest tam. Działa tak. No, również sobie działa. No, mogę to zdjąć i pokazać, jak ten. No, daje ostro. Nie idzie w to patrzeć w ogóle. Będę musiał to jakoś skleić. Nie kleimy ogólnie LEDów klejem na gorąco tych, bo to ja już ten temat przerabiałem, to odpada od ciepła. To trzeba jakimś, nie wiem, super glue czy kropelką przykleić. Aktualnie nie mam takiego kleja w posiadaniu. Będę musiał się zaopatrzyć. Dobra. No, że tak sobie świecą te LEDy. No po prostu, no mówię, opłaca się kupować. W sensie nie kupować, no. Nabywać takie rzeczy, bo to no, darmocha po prostu. Dobra. Mam nadzieję, że ten materiał wam się przydał i no, przez te 7 minut myślę, że was nie zanudziłem. Widzimy się w następnym filmie. Cześć.